serdecznie. Kolejnym gościem portalu WLC.pl Lepsza Strona Wrocławka jest legenda polskiej piłki, pan Włodzimierz Szubański. Witam pana bardzo serdecznie. Witam serdecznie. Witam panie Włodzimierzu. Przybył pan dzisiaj do Wrocławka z pomocą swojej książki Życie jak dobry mecz. Według pana ten mecz zakończył się remisem, czyli trwa dalej i jest dogrywka. Jak to wygląda? Wygląda to tak, że rzeczywiście zostałem zaproszony dzisiaj tutaj do biblioteki. Muszę powiedzieć, że bardzo miłe, sympatyczne spotkanie z ludźmi, którzy przypomnieli mi takie rzeczy, o których ja sam już zapomniałem, tak? Ale rzeczywiście przy okazji książki Życie jak dobry mecz. Sprawiło mi to dużo przyjemność, dlatego że wspominałem rzeczy, które były dla mnie ważne, bardzo ważne, czasami radosne, czasami smutne. No tak, o tych bardziej radosnych rzeczach będziemy na pewno dłużej pamiętać. Tą smutniejszą była kontuzja, o której nie będziemy już tutaj opowiadać, bo to też jest wydarzenie, które było tutaj omawiane na wiele razy. Panie Włodzimierzu, no jest pan z tego pokolenia, gdzie cieszy tak na dobrą sprawę trzy pokolenia w sumie pana występy piłkarskie, bo czy moi rodzice, czy moi dziadkowie oglądali pana, czy w barwach Górnika Zabrze, czy w reprezentacji. Proszę mi powiedzieć, jak to jest łączyć trzy pokolenia w takiej właśnie dyscyplinie jak piłka nożna? Jak pan się odnajduje po tych latach? Czy dalej jest pan rozpoznawalny, patrząc po dzisiejszej frekwencji? Znaczy, to bardzo dobrze, że można coś takiego zrobić. Od tego rozpocznę. No, rzeczywiście łączyć tyle pokoleń, to wydaje mi się, że najważniejszą rzeczą jest zrobić coś pozytywnego. Jeżeli my, jako sportowcy, w okresie, kiedy pański dziadek, czy pański ojciec oglądali nasze występy i mieli satysfakcję i przyjemność z tego, co myśmy robili, to jest to dla nas dzisiaj również bardzo duża satysfakcja i przyjemność, dlatego że nie występujemy tylko dla siebie, występujemy dla tych ludzi, którzy nas oglądali. Jeżeli mogliśmy dać troszeczkę satysfakcji i radości, to jest to równie ważne dla nich, ale i dla nas też. No tak, panie Włodzimierzu, no, nie byłbym sobą jako wielki kibic piłki nożnej ogólnie, gdybym mnie zapytał o tegoroczne rozstrzygnięcie Mistrza Polski. Wygrał Kielc Gliwice, mamy taki trochę syndrom drużyny Leicester z Premier League sprzed trzech sezonów. Proszę mi powiedzieć, czy to będzie według pana jako znawcy piłki, też przecież wielkiego eksperta, tak będzie się zdarzać częściej, czy to jest znowu wybryk jeden na 10 lat? No trudno przewidzieć jednoznacznie, natomiast bardzo dobrze, że w piłkarstwie właśnie zdarzają się takie niespodzianki, bo nie ukrywamy, że to jest niespodzianka. Nikt przed sezonem nie powiedziałby, że Gliwicki Piast, który w zasadzie bronił się, to jest niespodzianie przed spadkiem, w tym roku będzie mistrzem kraju. Ja myślę, że sprawiło, kilka warunków się spełniło. No przede wszystkim ten zespół z dużym zaufaniem podszedł do sezonu. Trener Fornalik zrobił dobry zespół, mieli troszeczkę szczęścia w odpowiednim momencie. No i trzeba powiedzieć, ja oglądałem kilka meczów Piasta Gliwice. To jest zespół, który umie grać w piłkę. To nie jest tak, że to jest przypadek. Bo jeżeli się wygrywa na stadionie Legii Warszawskiej, jeżeli się wygrywa z Jagiellonią i z innymi czołowymi zespołami kraju, także to był zespół, który posiadał umiejętności. No tak, rzeczywiście ten wynik był spektakularny i na pewno zaskakujący wielu kibiców w Polsce. To jeszcze tak dosłownie króciutko o reprezentacji. Proszę mi powiedzieć, tak może dosyć ogólnie to pytanie zabrzmi, panie Włodzimierzu, czego brakuje reprezentacji dzisiejszej, czy mojego pokolenia, powiedzmy, dlaczego ta reprezentacja nie jest taka, jak reprezentacja pana Kazimierza Górskiego, czy w latach 80. No na pewno brakuje jakiegoś znaczącego sukcesu na wielkiej imprezie sportowej, typu Mistrzostwa Świata, Mistrzostwa Europy, tutaj nie ukrywajmy, bo wtedy, kiedy by ten zespół zdobył jakiś medal, powiedzmy, na tych imprezach, to byśmy byli wszyscy bardzo zadowoleni, no bo to chodzi o to, żeby po prostu pokazać się w Europie czy w świecie, że należymy do czołówki. Niestety tak nie jest. Na razie jest to poprawna gra na poziomie takiego dobrego średniaka europejskiego i walczymy rzeczywiście nawet z tymi najlepszymi, ale nie umiemy ich pokonywać, nie umiemy wygrywać w tych najważniejszych momentach, tych gdzie rzeczywiście rozdawane są te największe nagrody, a więc medale. No, ja powiem tak, no, ja życzyłbym sobie, żeby w najbliższym czasie to się troszeczkę zmieniło i żeby no, w takiej imprezie jak Mistrzostwa Europy, Mistrzostwa Świata ten zespół, który potencjał ma, bo ten potencjał jest. No, spójrzmy, gdzie ci zawodnicy grają, gdzie oni grają, w jakich drużynach. Mamy świetnego przecież Roberta Lewandowskiego. Także teoretycznie wszystko by wskazywało na to, że ten sukces powinien być, ale niestety jeszcze go nie ma.
No więc życzmy sobie i im, żeby to się w najbliższym czasie zmieniło. No tak, najbliższy sukces byliśmy we Francji na Mistrzostwach Europy. Tam niestety na karne odpadliśmy z Portugalią, a to rzeczywiście było blisko. Dobrze, panie Włodzimierzu, to na sam koniec, już zupełnie takie luźne pytanie. Gdyby pan otrzymał takie pytanie z mojej strony. Jaki był najlepszy polski piłkarz w historii? Ernest Pohl, Włodzimierz Szubański, Zbigniew Boniek czy Robert Lewandowski? Kogo by pan wskazał? To ja bym to pytanie odesłał do tych ludzi, którzy nas oglądają. I w tym sympatycznym akcentem zakończymy kolejny wywiad na portalu wlc.pl. Przypomnę państwa i przede wszystkim Wrocławian gościem dzisiaj był pan Włodzimierz Szubański. Dziękuję. Dziękuję bardzo.